Ostatnio jaki wyszedł test? Jaki wyszedł? Korona. Korona, pozytywny, nie? I tatuś? Tatuś też jest pozytywny. Pokaż. Zobacz. Czekaj, przybliżymy. Ale zamazuje cały czas. I okazało się, że Jasmin ma test pozytywny. Hakan się też źle czuł, zrobił w pracy test i też wyszedł pozytywny, także jakaś tragedia, ej. Cześć, cześć, witam się z Wami serdecznie i zaczynamy przygodę z tym całym wariactwem, ponieważ Jasina test wyszedł na tak. No i od razu sobie Hakan, jak był w pracy, zrobił sobie test. Jego test wyszedł też pozytywny. Także nie wiemy teraz, gdzie wsadzić ręce tak naprawdę. Dzwoniliśmy już, żeby zrobić Hakanowi jeszcze PCR test, żeby było pewne, że na pewno jest, wiecie, pozytywny. Nie tylko z tego szybkiego testu, bo to może się mylić ten test. U Jasina wyszedł ten szybki test negatywny, a później wyszedł pozytywny, także ten PCR wyszedł pozytywny. Trzeba powiedzieć, że dzwoni lekarz do taty. Ja zrobiłam sobie... Nie krzycz, Krysyn. Ja zrobiłam sobie jeszcze raz test i wyszedł mój negatywny, chociaż ja Wam mówiłam, że się czułam bardziej schorowana ostatnio. Jedz winogronka. I zobaczymy, jak to będzie. Dzwoniliśmy do przychodni, Hakan jedzie test tam, zrobić jest mówiony na PCR test. Ja w międzyczasie, jak mi wyskoczył, że mam negatywny, zrobiłam zakupy na 10 dni, bo to nic nie wiadomo. Tym bardziej, że u nas wszyscy w rodzinie są na tak. I nie będzie miał nam kto zakupu zrobić, chociaż sąsiadka, mówiłam tej sąsiadce, bo to ona wiozła też Jasina przecież do domu w czwartek. Powiedziała, że jeśli coś będziemy potrzebować, to nie ma problemu, ona nam zakupy zrobi i tak dalej, także masakra. Nie dzwoni teraz lekarz, tylko dzwonią z sanepidu, powiedzmy, jak to się nazywało, mam na końcu języka, bo już jestem tak zestresowana tym wszystkim. Właśnie Hakan mówi, do jakich szkół chodzą dzieci, do jakiego przedszkola, musimy wszystko powiedzieć im, tak, że będziemy na kwarantannie 10-dniowej. Także ja teraz karmię małą słoiczkę, więc nie będę tak zerkać cały czas na telefon, ale dzwonili z tego Gesundarzt. O, Gesundarzt, bo mi się zapomniałam z tego wszystkiego, z tego stresu, już po prostu zapomniałam. I teraz tak, my mamy, ja, Elip, Enis i mała, mamy kwarantannę do wtorku, do 1 lutego bodajże. Bo nie mamy symptomów, znaczy nie mamy. Ja już pewnie miałam, ale już po ptokach zrobiłam jeszcze raz test, wyszedł negatywny. Więc już jest pewnie po ptokach. Albo może miałam, bo miałam zwykłe przeziębienia. No nie wiem, nie kazała mi na razie robić żadnego testu, ani nic. Dopiero we wtorek. Nianinio, machasz? A Jasin z Hakanem do 6 lutego. Ona liczyła tą kwarantannę od kiedy on zachorował, czyli bodajże od środy albo od czwartku. Także będzie 10 dni. Enis, a zobaczcie, jaką ma buźkę Enis. Co się Enis stało na buźce? Kto ci takie ała zrobił na buźce? Elip go podrapała, no. Zobaczcie. Biedny, nie? Oj. Także siedzimy w domu. Masakra. Także przez te następne dni będę Was informować, jak się wszyscy czują i jak to jest, co robimy i jak to nam leci. Powiem Wam, że ma ta Pani jeszcze dzwonić. Rozmawiała chyba z pół godziny z Hakanem przez telefon, co, jak i gdzie. Ma jeszcze dzwonić bodajże jutro? Czy w poniedziałek? No nieważne, ale powiedziała, że zadzwoni, jeszcze zapytać się i w ogóle. Szok. Jeśli Hakan na przykład byłby nie pozytywny, a ja bym była pozytywna, a on ma 3 szczepienia, no to on by mógł normalnie wychodzić z tego, co ta Pani mówiła. A jeśli by miał 2 szczepionki i ta jedna by była całkiem niedawno, to też jest nieobjęty kwarantanną. No ale że jest pozytywny, no to wszyscy jesteśmy objęci kwarantanną, no co? Musiałam sobie usiąść, bo wczoraj ćwiczyłam i mam takie zakwasy, że wszystko mnie boli normalnie. Jeśli chodzi o temat objawów, jakie oni mieli, Jasin i Hakan. Jeśli chodzi o Jasina, to miał gorączkę. Przez cały dzień i przez noc była tam lekka, w nocy już była lekka gorączka, ale jak przyszedł ze szkoły miał wysoką gorączkę. Bóle gardła, bardzo go bolało gardło. Nawet sam doktor powiedział, że jak robił testy, to ma bardzo czerwone gardło. Bóle gardła. Jasin mówi, że go strasznie boli głowa. I bolały go też mięśnie. Jeśli chodzi o Hakana, to podobna sytuacja. Oprócz gorączki, Hakan miał gorączki, ale Hakan się czuł na bardzo takiego chorego, jakby go grypa łapała.
nie miał gorączki, robił testy, wychodziły negatywne. Jasny też robił te testy, też wychodziły negatywne. I co jeszcze? Hakana strasznie boli głowa, strasznie go bolą mięśnie. Wczoraj po prostu nie mógł wstać z kanapy. Plus, wiecie, pracował przedwczoraj w takich warunkach, gdzie było naprawdę bardzo zimno i po prostu stwierdził, że się, no, przewiało go. Że gdzieś tam, wiecie, te mięśnie kręgosłup gdzieś go tam przewiało go i po prostu go to bolało. I oprócz tego miał takie, jakby go oczy bolały, jakby mu pulsowało w oczach, mówi, że czuł, jakby mu tak, wiecie, puls taki w oczach miał. No i to chyba na tyle z takich objawów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że nie połamie go do końca, bo Jasny się czuje bardzo dobrze. Mówi, że go właśnie jeszcze tylko głowa pobolewa, ale już jest okej. Ale widzę po Hakanie, że będzie ciężko przechodził, bo właśnie się położył w salonie na kanapie, przykrył się kocem i mówi, że się bardzo źle czuje, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że daj Boże, żeby to się, wiecie, skończyło wszystko dobrze. No i żebyśmy my się wszyscy nie pochorowali, bo my mamy prawidłową kwarantannę do wtorku. Wtorek zrobimy testy i w środę mogą już wyjść z kwarantanny, oprócz Jasina i Hakana. No ale wiecie, jak to jest. Z jednego na drugiego ta choroba skacze. Możemy się zarazić, a nie musimy się zarazić. Więc jeśli się zarazimy, to nam się automatycznie nam się to przedłuży, więc no, daj Boże, żeby nie. Robię tak na szybko obiad. Takie spaghetti będzie z mięskiem mielonym. Jak widzicie tutaj na kanapie, kipi makaron, na kanapie Hakan śpi, bo poległ, naprawdę poległ. Żeby reszta się tylko nie rozchorowała, a będzie ok. Trzymajcie kciuki tak mocno. Jeszcze na temat całego tego, wiecie, tej choroby, to wam powiem, że wydaje mi się, że on jednak troszeczkę osłabł, ten nasz przyjaciel od 2 lat, towarzysz. Ponieważ jak moja teściowa jak zachorowała, to była taka pierwsza fala uderzeniowa i powiedziała, że przeszła bardzo, bardzo ciężko. Ona do tej pory nie odzyskała 100% węchu, a już minął ponad rok. Miała boleści brzucha, ona w ogóle też nie wiedziała, że to jest to, bo miała inne objawy. Nie miała gorączki, tylko miała takie boleści brzucha, mówi, jakby po prostu miała zaraz rodzić. Pojechali do szpitala i okazało się, że właśnie, że to jest to, że test wyszedł pozytywny i bardzo ciężko też przeszło, bardzo. I teraz po moich sąsiadach, po znajomych, ja widzę, że ten wirus jednak troszeczkę osłabł, że już nie ma, że już nie jest taki mocny, jak był kiedyś, po prostu jest jak grypa, powiedzmy już teraz. Pewnie wiecie, jeśli są osoby starsze, mają jakieś tam coś ze zdrowiem, uszczerbek na zdrowie w ogóle, to pewnie przechodzą to bardzo ciężko, nie każdy przechodzi łatwo, ale tak wam mówię, jak to tutaj u nas wygląda. Mam nadzieję, że mój mąż też przejdzie łagodnie, chociaż ja już widzę, że po prostu się bardzo źle czuję. Dobra, idę dokończyć obiad i później jeszcze wam opowiem, co. Witamy w sobotę i wczoraj Enis miał gorączkę, a dzisiaj mamy to. Chyba wszyscy to przejdziemy po kolei, bo jakaś masakra to jest w ogóle. Jak widzieliście, ja w ogóle cały dzień w piżamie, jak kwarantanna, to kwarantanna, co się będę ubierać. Nie, później się przebiorę, ale Enis też ma oczywiście objawy i wyskoczyły 2 kreski, więc w ogóle tragedia jakaś. Jak się czuł Hakan? Wczoraj było źle, ciężko, jak na grypę tak bardzo, bardzo źle się czuł. Jasin ma mocny kaszel i jest na razie ok, żadnej gorączki, niczego. Dzisiaj Hakan też jest już trochę lepiej, ale strasznie go boli głowa. Idę, ale strasznie go boli głowa, tutaj tak kark i mięśnie. Także taka polityka, dzisiaj do nas znać, dzwonili z tego Gesund Arts, o to się nazywa, bo wczoraj z tego wszystkiego już chyba zapomniałam, nie wiem, co wam tam nagrałam, a co nie. Wczoraj dzwonili, dzisiaj dzwonili, dzisiaj babeczka jeszcze raz się o wszystkie dane pyta, a mówi, że nie będzie jej podawał, bo wczoraj już jej wszystko podał, spatrzy w system, no faktycznie jest i w ogóle zamieszanie. Nisa krzyczy, bo chyba zostawili ją samą w salonie. Ja właśnie zalegam na kanapie i będę dla was zaraz montować ten właśnie oto filmik. Będę co jakiś czas właśnie nagrywać,
rzucać Wam, jak się czujemy i który jest następnym pacjentem. Bo tak jak Wam wspominałam, już jest Jasin. Jasin jest od środy chory, Hakan od piątku, Enis od dzisiaj. W sumie wczoraj go złapała gorączka i tak ten test wyszedł pozytywny. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że... No najbardziej to mi szkoda właśnie Nisy, bo jest taka malutka. Mam nadzieję, że ją to jakoś ominie, ale chociaż jak wszyscy, to idzie w ogóle jak po kolei. Tak jakby z każdego na każdego skakało. I właśnie to nie jest to aż tak silne, jak było właśnie ta pierwsza tura tego wszystkiego. Tak jak moja teściowa mówiła, że ona to po prostu... Ona czuła, że umiera. Tak ciężkie to było. A teraz on tak jakby troszeczkę... zrobił się słabszy i się go przechodzi jak taką normalnie grypę. Już chyba nie będziemy za niedługo mówić, że to jest grypa, tylko koronka. Już grypy nie ma, już jest teraz koronka. Także masakra jakaś. Najgorsza jest ta kwarantanna, ja Wam powiem. Sąsiedzi właśnie widziałam dzisiaj, wyszli z kwarantanny. Zrobili zakupy. Sorry. Zrobili zakupy, widziałam właśnie jak szli do domu. Pewnie za niedługo wyjdą ci z drugiej strony i najbardziej też mi szkoda sąsiadki, bo to ona wiozła Jasina w środę do domu, on z gorączką i wiem, że jak nas to nie ominęło, to ją też pewnie nie ominie. I ona też ma małego synka, który będzie miał w marcu roczek, więc tak mi też jest szkoda, bo wiadomo, no chciała też dobrze, chciała przywieźć Jasina, a żeśmy nie pomyślały, że po prostu może być zarażony i... No i teraz może ich to albo ominie, albo nie ominie. No, mam nadzieję, że ominie. Także jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Ja Wam się postaram odpowiedzieć. I tak siedzę przecież w domu. Mnie to tylko boli głowa tak tutaj. Właśnie. W skroniach chyba to się nazywa. Tak mnie boli. Tak dziwnie mnie boli głowa od wczoraj. Ale mam nadzieję, że nic mnie nie złapie. Nie miałam żadnej gorączki, bo wszyscy po kolei właśnie mieli gorączkę. I sobie myślę, może nie mam gorączki, to mnie nie złapie, ale wczoraj jeszcze Jasin podchodzi i buzi mi daje. Ja mówię, Jasin, uciekaj, mówię, bo was zamknę wszystkich w pokoju. Będziecie razem z tatą siedzieć wszyscy w jednym pokoju. Nie roznosić mi tutaj, mówię. Wiadomo, dzieci nie rozumieją, o co chodzi. A ja też nie będę jakoś odizolowywać dzieci przecież, że nie wiem, nie podchodź, nie dotykaj mnie czy coś, no bo to by było bez sensu. Także tak się śmialiśmy właśnie z Jasinem, że zamkniemy wszystkich w pokoju tam zarażonych. Co będzie dobre, to jak będziemy jechać do Turcji, to powiedzmy nasze dzieci będą uzdrowieńcami. Uzdrowieńcami będą. Więc to będzie jedynie dobre, bo nie będą musieli, mam nadzieję, nie będą musieli żadnych testów robić albo nic innego, bo wiem, że też tutaj zaczynają dzieci szczepić. Ja powiedziałam, że dzieci nie zaszczepię, nie będę szczepić i mam nadzieję, że nie będę do tego zmuszać, bo to by była w ogóle jakaś tragedia. I moje dzieci jak skończą 18 lat, to będą mogły sobie same zadecydować, czy chcą się zaszczepić, czy nie, a ja za nie decydować nie będę, no bo uważam, że nie, no nie będę, będą pełnoletnie, zdecydują, na razie nie mamy jakiegoś przymusu, także ja mogę się poświęcić, jakbym musiała, ale nie będę narażać na to moich dzieci. Okej, także ja uciekam, idę dla Was montować ten filmik. Mam nadzieję tylko, że nie będzie już więcej pacjentów u mnie w domu. Tak mi co jakiś czas przydłuża pacjentów. Ja robiłam testy, wczoraj też robiłam i też wyszły negatywne, więc jakiś tam kaszel mam. No też się czułam chora, byłam zresztą przeziemiona, ale cały czas wychodziło na negatywnie, więc mam nadzieję, że po prostu tak zostanie. Okej, także idę montować. Życzę Wam wszystkim dużo, dużo zdrówka. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego filmiku. Trzymajcie się, pa!